Witajcie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o Macu Mini z 2009 roku, koniec 2009 roku. Czy warto kupić coś takiego w 2019, czy da się tego nadal używać? I w ogóle tak Wam opisać, jak to wygląda. Więc to jest cały komputer, dla tych, którzy nie wiedzą, od Apple Mac Mini. Co on ma na początek, Wam powiem. 5 portów USB 2.0, port Mini DisplayPort i port VGA, taki dziwny, FireWire 800, to jest taki szybszy port, do którego można podłączyć twardy dysk, internet 1-gigabitowy port, no i wejście na zasilacz, oprócz tego wejście jeszcze na słuchawki, znaczy na mikrofon i wyjście słuchawkowe. Z tej strony mamy na płytkę odtwarzacz i nagrywarkę DVD. I tak to wygląda. W środku to ma procesor dwurdzeniowy Core 2 Duo. Jakąś tam Nvidia grafikę. Do tego mam myszkę. Taką, słuchajcie. Jedną z pierwszych aplowskich myszek. Ona ma tutaj taką kuleczkę zamiast kółka. I tutaj całość się dziwnie tak wciska zamiast tą. Ale dalej jest dość wygodna do używania, powiem Wam. I klawiaturę starszą od Apple. Ona wyglądała w ten sposób. Tutaj miała taką śrubeczkę, którą się wykręca, tu się wkłada dwie baterie paluszki. Tu jest włącznik, klawiatura jest na Bluetooth. Możemy sobie porównać te klawiatury, słuchajcie, z tą nowszą Magic Keyboard i ta, tak to wygląda. Ta jest cieńsza i ma akumulator wbudowany, ładuje się ją przez USB, ta natomiast jest na baterię, no ale do starszego Maca starsza klawiatura, prawda? Tak samo myszka jest na USB, no ma strasznie krótki kabel, także jak jest blisko komputer, powiedzmy gdzieś tak tutaj blisko komputera, mamy myszkę, to nie ma problemu, ale jak gdzieś dalej, no to niestety kabelek strasznie krótki. Ta myszka jest już na Bluetooth, to jest Magic Mouse 2, też jest ładowana, ma akumulator budowany, tutaj ma wejście na USB, nie na USB, na Lightning, przecież to są kabele Lightning, natomiast tutaj ta jest na USB. I ta jest optyczna, a ta jest już, zdaje się, laserowa. Tak to wygląda. I do tego jeszcze mamy zasilacz, taki no dość solidny, jak widzicie, wielkością, tutaj szerokością prawie, że taki jak Mac. Natomiast troszkę tutaj wejście do zasilacza. Takie o. No i co? No i żeby nie było tak łatwo, to na początek właśnie, jeżeli kupimy sobie takiego Maca, chcielibyśmy kupić, a jego zaletą przede wszystkim jest cena w tej chwili, bo można wyrwać to naprawdę za, no myślę, że 100-200 zł, jak dobrze poszukać na aukcjach, można spokojnie coś takiego wyrwać. No musimy pomyśleć właśnie o tego typu przejściówce z VGA właśnie na normalną VGA lub też kupić sobie kabel właśnie Mini DisplayPort na przejściówkę też na HDMI albo na jakiś inny. I słuchajcie teraz, czy warto to kupić? No zależy dla kogo, bo tego naprawdę da się używać. Spokojnie można przeglądać internet, spokojnie można oglądać filmy na YouTube, spokojnie można wyrenderować film, może nie trwa to 3 sekundy, tylko troszkę trzeba poczekać jakiś dłuższy film, ale da się to zrobić. System działa w miarę szybko, da się spokojnie go używać, więc myślę, że jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z Apple, z systemem Apple'owskim, z OS X-em, nie ma do czynienia w ogóle, nie miał do czynienia z Maciem, to coś takiego naprawdę warto kupić. Zaraz go sobie podłączymy i pokażę Wam, jak to funkcjonuje dalej. Kupiłem tego Maca Mini, słuchajcie, za 15 euro z wysyłką, więc naprawdę to są grosze, plus myszkę i klawiaturę. To było kolejne jakieś 10 euro, może troszkę więcej z wysyłką mnie to kosztowało, także razem ogólnie z 20-25 euro za to wszystko dałem, więc to są naprawdę drobne pieniądze i za takie pieniądze dla ludzi, którzy, tak jak już mówiłem, chcieliby zacząć przygodę z OS X-em, jest to naprawdę bardzo dobra alternatywa, bo no, sprzęt Apple'a kosztuje ciężkie pieniądze tak naprawdę, więc jeśli chcielibyśmy kupić nawet już z 2012 roku Maca Mini, to zapłacimy już parę tysięcy złotych, tak myślę. A on niewiele się, szczerze mówiąc, różni.
co najwyżej nie ma nagrywarki DVD. Jak widzicie, spokojnie można uruchomić Firefoxa. Oczywiście potem jak go zamkniemy, to on sobie będzie w tle działał, więc jeszcze szybciej się nam uruchomi. Możemy spokojnie odtworzyć coś na YouTube. Zaraz zobaczycie. Zresztą również działa iMovie, program do obróbki filmów i do renderowania filmów. Też nie ma z tym większego problemu, naprawdę działa. Jakiś dowolny filmik, nie wiem, czy tu mi YouTube nie zablokuje, ale cudze filmy, że to działa. O, proszę bardzo. Witam Was, panowie moi drodzy. Kolejny dzień, dzisiaj od rana jeżdżę, akurat wyjeżdżam z Urzędu Skarbowego, ale nie o urzędach skarbowych będziemy rozmawiać, chociaż w tym naszym urzędzie tutaj kaliskim, na pewno zaznaczam, załatwia się priorytetowe sprawy i rewelacyjnie. Panie urzędniczki załatwiają od ręki wszystkie dokumenty, które potrzebuje. Dobra, nie o urzędach, bo nie każdy to lubi. Słuchajcie, parę dni temu dostałem pierwszą partię zamówioną. Jak widzieliście, wszystko działa płynnie. Można również przeglądać sobie media społecznościowe bez żadnego problemu, czyli na przykład Facebooka w tym momencie. Oczywiście tu się musi doładować wszystko, wiadomo, jak jakieś większe zdjęcie. Chyba nie powinienem tego pokazywać. Dobra, okej. Także to działa. I samo w ogóle poznanie, słuchajcie, OS X-a, no za takie pieniądze naprawdę warto, bo inaczej no nie poznasz tak, będąc, nie mając jakiegoś Maca. Można sobie zrobić Hackintosha, ale to trzeba mieć dość sporą wiedzę o komputerach. Także to jest naprawdę świetna alternatywa. Nawet właśnie w 2019 roku ja osobiście poleciłbym każdemu, kto chciałby zacząć właśnie pracować z OS X-em. Tutaj jest, bo jeszcze nie powiedziałem, OS X El Capitan. Przedtem był Yosemite, nie wiem jak to się czyta, szczerze powiedziawszy, ale zmieniłem właśnie na El Capitan i bez problemu funkcjonuje. Do tego oczywiście można, jakby ktoś się uparł, dołożyć, znaczy wymienić dysk na SSD, wtedy jeszcze szybciej na to będzie działało. Więc co jeszcze? No filmy jakieś, muzyka, ogólnie multimedia, jako odtwarzacz właśnie multimedialny, no nadaje się do wielu rzeczy. Tutaj mamy odtwarzacz taki właśnie muzyczny, dość fajny, ja go lubię, bo on tak wygląda jak stary magnetofon. Tutaj mamy Voxa, podobny odtwarzacz do Winampa czy tam Aimpa i wszystko bez problemu funkcjonuje. Za dużo mówię o tym, że wszystko działa, bo na przykład filmy w 4K czy też jakieś dłuższe filmy renderować na tym, no to byłaby tragedia, nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Jakieś nowsze gry, no nie wiem, czy by zadziałały. Wiecie co, może za chwileczkę spróbuję wgrać tutaj. Pomyślałem sobie jeszcze, że wgram Battle.net i pokażę Wam na przykładzie Diablo 3, że tak na upartego to i da się na tym zagrać. Chociaż rozdzielczość kiepska, rewelacji nie ma, no ale... Ale jak widzicie, gra działa i z braku laku nawet i można na komputerze sprzed 10 lat, nie, stworzonym w sumie do gier, zagrać sobie w Diablo 3. Także tak to wygląda. I mówiąc szczerze, biorąc pod uwagę właśnie, że tak staniały te maczki, to ja osobiście naprawdę polecam, no, dla wszystkich chętnych, żeby się zapoznali z OS X-em, a jak ktoś nie chce, to też niech się zapozna, bo mu się przyda, no. No to na dzisiaj tyle. Cześć, do następnego filmu, hej.